Trochę będziemy mieli do sprzątania. Pomożecie? Słuchajcie, te przepiękne, złocone, czerwone, a właściwie purpurowe płatki nawiązują do gdańskich barw, gdańskiego hymnu. Czas dla herbu, czas dla fotoreporterów oczywiście teraz. Prosimy wszystkich o zgromadzenie się tutaj u stóp Dworu Artusa. Pamiętajmy, że miejsce wyjątkowe, bo przecież przypominam, że Dwór Artusa to również wielka giełda gdańska. To tu w Dworze Artusa przybijano dużych kontraktów. To tu sprzedawano polskie zboże spławiane flisem wiślanym. To tu przybijano kontrakty na towary, które sprowadzano blisko 1000 tysiąca...